Raz. Prosimy już o ciszę. Witamy Państwa serdecznie na konferencji Nowoczesne technologie w edukacji i biznesie. Cieszymy się bardzo, że skorzystaliście z naszego zaproszenia. Nazywam się Jan Leśniewski, jestem uczniem klasy trzeciej o profilu teleinformatycznym. Ja nazywam się Julia Janiak, jestem uczennicą klasy pierwszej o tym samym profilu. Mamy zaszczyt i przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejsze wydarzenie, które jest transmitowane na żywo przez szkolne radiostacja Łączność oraz streamowane dzięki ZSL TV. Zanim jednak zaczniemy, prosimy o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej konferencji, panią dyrektor Jadwigę Piechowiak. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji pana prezydenta miasta Gdańska, pana Piotra Kowalczuka. Witam bardzo serdecznie kierownika Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Andrzeja Czyżewskiego. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli firmy LOTOS, pana Macieja Adameczka, firmy Satel, pana Macieja Domagalskiego, prezesa firmy Sevenet, pana Rafała Chomicza, firmy Sprint, pana wiceprezesa Sławomira Wojtackiego. Witam młodzież szkół gimnazjalnych gdańskich. Witam bardzo serdecznie grono pedagogiczne, koleżanki i kolegów dyrektorów. Jednym z kluczowych sektorów gospodarki pozwalającym na szybkie dostosowanie się do zmian jest sektor technologii ICT. Żyjemy w czasach, gdzie nowoczesne technologie są obecne we wszystkich dziedzinach naszego życia. W nauce, pracy, przemyśle, rozrywce, odpoczynku. Nowoczesne technologie pomagają firmom na tworzenie przewagi konkurencyjnej produkcji. Pozwalają na lepsze podejmowanie decyzji, na szybsze gromadzenie i przesyłanie informacji. Nowoczesne technologie są podstawą rozwoju gospodarczego. Jak ważny jest sektor ICT dla gospodarki każdego kraju, świadczą przyjęte kierunki priorytetowe polityki ekonomicznej tego państwa. Człowiek na przestrzeni lat zdobył wiedzę, umiejętności, kompetencje pozwalające na wykorzystanie zjawisk przyrody, wydobycie pierwiastków, przetwarzanie pierwiastków w celu budowy urządzeń, technologii. W związku z tym należy podkreślić wkład umysłu ludzkiego w osiągnięcia takich dziedzin jak medycyna, elektronika, informatyka, kosmos, teleinformatyka. Wkład człowieka jest ogromny, jest dowodem geniuszu ludzkiego. Praca wielu pokoleń pozwoliła nam wznieść się na wyżyny rozwoju technologicznego. Abyśmy mogli mknąć dalej w przyszłość, budować nowy świat, niezbędne jest włączenie do tego procesu młodego pokolenia. Dlatego też dziś firmy z Gdańska pokażą nam, jakie opracowały urządzenia, jakie stworzyli nowoczesne technologie, jakie zrealizowali przedsięwzięcia, jak nowoczesne technologie pozwalają im podnieść jakość procesów produkcyjnych. A profesor Andrzej Czyżewski przybliży nam osiągnięcia gdańskiej nauki, jej wkład w osiągnięcia nauki światowej. Zapraszamy Was dziś, abyście się już włączyli w budowanie jutra. Dziękuję. Dziękujemy bardzo pani dyrektor. Teraz poprosimy o zabranie głosu zastępcę prezydenta miasta Gdańska, pana Piotra Kowalczuka. Szanowna pani dyrektor, drodzy pracodawcy, drodzy gimnazjaliści, kadro, ci wszyscy, którzy są tutaj, a także ci wszyscy, którzy słuchają nas za pośrednictwem stacji Łączność i telewizji ZSL. Drugi tydzień zawodowca. Mówimy
chcemy odczarować szkolnictwo zawodowe, pokazać, w jak fantastycznych warunkach możliwe jest kształcenie, a za pracodawcami Pomorza powtarzamy, masz zawód i praktykę, masz pracę. I drodzy gimnazjaliści, dzisiaj do was nie będą mówić głowy samorządowe, tylko praktycy, czyli ci, którzy wychodząc najczęściej z tej szkoły, z Zespołu Szkół Łączności, zakładali swoje firmy, które dzisiaj są potentatami w Polsce, to mało, na całym świecie. Dlaczego? Dlatego, że mieli odwagę zainwestowaną, zdobytą tutaj wiedzę, poszerzoną później, włożyć, rozbudować w ramach budowania swoich własnych firm. Proszę was bardzo, skupcie się na nich, posłuchajcie, jak rzeczywiście wygląda rzeczywistość pozaszkolna. My kształcimy w szkołach, zresztą pedagodzy, chociaż czasami się na to obrażają, jest to pewna homogeniczna, zastana i zamknięta przestrzeń. Jedynie wyjście do firm, wspólne przygotowywanie programów nauczania, uczenie się na najnowszych technologiach, nie takich, które już dawno nie działają. Oczywiście poza podstawami, które pięknie opisała pani dyrektor Piechowiak, ja oczywiście mam też na myśli i mówiłem o tym w stacji Łączność dzisiaj, nareszcie mamy jedną ze szkół imienia profesora Czochralskiego. Znacie niesamowitego człowieka, dzięki któremu dzisiaj te wszystkie nowinki, wasze komóreczki i wszystkie inne technologiczne rzeczy mogą funkcjonować. Dlaczego? Bo profesor odkrył pewne działanie związane z kryształem, które później było podstawą tych wszystkich nowoczesnych technologii. Ja mam nadzieję, że o takich wielu Czochralskich, choć on był z Kcyni, ale o takich Czochralskich z Gdańska będziemy mogli mówić, będziemy czytać w Gedanopedii, będziemy was promować na świecie i mówić, że kiedyś zobaczyliście tych, którym się udało, dzisiejszych naszych gości, którym pięknie gratuluję. Proszę was bardzo, abyście też jutro podczas dni otwartych w szkołach zawodowych, wszystkich naszych 15 szkołach zawodowych, wybrali się tam z rodzicami, żeby pokazać im też, jak to kształcenie wygląda. Najczęściej lęk przed kształceniem mają rodzice, przecież nie wy. Jesteście otwarci na zmiany, na nowe przyjaźnie, na to wszystko, co buduje się w ramach kształcenia edukacyjnego. Te dni otwarte to sobota, jutro w piątek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przedostatni akord tego drugiego tygodnia zawodowca, to targi pracy i targi szkół, pracodawców i szkół w zespole, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na Halera. Dla rodziców, tych, którzy nas oglądają, przypomnę, to jest szkoła, która kiedyś była szkołą Stoczni Gdańsk. Dzisiaj tam również kształcenie w zawodach okrętowych. Wczoraj prezydent miasta Gdańska, pan Paweł Adamowicz, wręczył statuetki Szkoła Przyjazna Gdańskiej Szkole Zawodowej. I część laureatów tutaj jest z nami podczas dzisiejszego spotkania, ale zapraszam wszystkie firmy, które mają pomysł na klasę, na pół klasy, na jedną trzecią klasy, aby kształcić w jakimś konkretnym zawodzie. Jesteśmy w stanie to wszystko w Gdańsku zorganizować i zbudować. Zwracam się, przychodźcie, jestem dostępny, dostępny jest Wydział Rozwoju Społecznego. To nasze mówienie o kształceniu zawodowym, o tym, że to właśnie po nim jest praca, to właśnie po nim jest to, że można podnosić jakość swojego życia, że można tak naprawdę spełnić się w tym działaniu. Jest to przede wszystkim nasze działanie, a nie żadne tylko mówienie o tym. Życzę wam pięknego czasu z tymi, którym się udało. Ja będę musiał za chwilę spotkać się, nie musiał, ja bardzo chcę się spotkać z pierwszoklasistami, z którymi technologie, które te firmy tutaj przedstawiają na targach edukacji przyszłości w jednej ze szkół, po prostu będziemy ćwiczyć. To będą testerzy tego działania, dlatego też was opuszczę, ale na pewno zobaczę zapis tej całej konferencji. Jeszcze raz gratuluję odwagi, pani dyrektor. Ta telewizja i to radio też pokazuje, czy daje szansę na to, żeby młodzi ludzie mówili o tym, czego w edukacji dzisiaj brakuje, czego oczekujecie od tej edukacji, aby ona była rzeczywiście przydatna, rozwijająca was, a nie taka, którą no, niestety, która niczego nie wnosi. Pedagogom dziękuję za to, że odważyliście się też tutaj z gimnazjalistami przyjść. To wcale nie jest łatwe. Dlaczego? Dlatego, że pokutuje u nas stwierdzenie, że jak masz wykształcenie ogólne, skończysz magistra, to nie wiadomo, co z ciebie będzie, jak bardzo urośniesz nadęty tym, że ten tytuł masz. My mówimy cały czas, masz zawód i praktykę, masz pracę. Wtedy możesz dąć w to, co jest w tobie, bo jesteś wtedy fantastycznym człowiekiem. Wykształcenie ogólne wymaga potem jednak ciągłego dokształcania się, wyboru albo kierunków naukowych, albo studiów kierunkowych, które dadzą wam kolejne możliwości. Po szkołach zawodowych, po technikach macie państwo, młodzi ludzie, konkretny zawód,
macie też możliwości przy klasach patronackich do tego, aby już teraz zdobyć pracę, a w trakcie kształcenia mieć stypendia. Takie umowy podpisujemy z wieloma firmami. I na koniec, myślę, bardzo dobra wiadomość. Moją decyzją od tego roku, od września tego roku w Zespole Szkół Łączności powstaną dwie kolejne klasy, teleinformatyk, informatyk. My dzisiaj potrzebujemy na rynku pomorskim 4000 osób w centrach obsługi, które są centrami światowymi i tam potrzeba fachowców z bardzo wielu dziedzin. Od tych, którzy potrafią zarządzać siecią, przez tych, którzy ją budują programy, piszą programy. Dlatego też chcemy, aby Zespół Szkół Łączności był tutaj, zwiększył możliwości kształceniowe uczniów i dzięki współpracy ze świetną kadrą i panią dyrektor Jadwigą Piechowiak te nowe klasy tutaj powstaną. Życzę wam fantastycznego czasu, a pracodawcom się pięknie kłaniam. Czekam na kolejne spotkania, abyśmy budowali tą potęgę Pomorza. To tylko dzięki państwu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czas na kolejny punkt programu. Przedstawimy wam firmy, które z nami współpracują i pokażemy korzyści płynące z kształcenia zawodowego. Zanim zaczniemy prezentację firm i ich współpracy z naszą szkołą, mamy dla was niemałą niespodziankę. Słuchajcie uważnie tego, co wam za chwilę powiemy. Po prezentacji rozpoczniemy konkurs, w którym możecie wygrać tablet. Wystarczy tylko odpowiedzieć na kilka prostych pytań, a odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej prezentacji. Słuchajcie nas uważnie, a teraz zaczynamy. Świat nowoczesnych technologii stanowi dla nas, młodzieży, środowisko naturalne. Również w biznesie era cyfryzacji pozwala na nieograniczony rozwój. Szkolnictwo zawodowe, ściśle współpracujące ze światem biznesu, daje nam możliwość uzyskania konkretnych umiejętności, które zwiększają naszą atrakcyjność na rynku pracy. Nowoczesne firmy walczą o wysoko wykwalifikowanych, młodych, kreatywnych, energicznych, zdolnych pracowników z solidnym wykształceniem zawodowym. Stąd nasze zaproszenie skierowane do was, uczniów klas gimnazjalnych. Chcemy wam pokazać, co daje nauka w takich szkołach jak nasza. Ściśle współpracujemy z kilkunastoma firmami o globalnym zasięgu. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy cztery z nich. A tymi firmami są... Dostawca zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji, firma Sevenet. Producent profesjonalnych urządzeń alarmowych, firma Satel. Dostawca zaawansowanych usług teleinformatycznych, mechanicznych, elektrycznych, transportowych i automatyki, firma Lotos Service. Oraz integrator zaawansowanych systemów teleinformatycznych, firma Sprint. Sevenet. Powstał w 1997 roku jako niewielka wówczas firma działająca na rynku IT i nowoczesnych technologii. Dzisiaj jako prawie 100-osobowy zespół jest jednym z liderów pośród integratorów rozwiązań teleinformatycznych. Sevenet to kilka zespołów, które składają się zarówno z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, jak i młodszej kadry, które to doświadczenie wciąż zdobywa, czyli z nas. Do tych zespołów należą m.in. zespół inżynierów i programistów. A czym tak naprawdę zajmuje się Sevenet? Każda nowoczesna firma, aby funkcjonować sprawnie, potrzebuje dostępu do internetu, komunikacji za pomocą wielu kanałów dla lepszej obsługi klienta, takie jak telefon, e-mail, wirtualny asystent, inaczej chatbot, a także bezpiecznej sieci, możliwości gromadzenia danych. To taki backstage każdej firmy, który na co dzień jest dla nas niewidoczny, a jednak niezwykle potrzebny. Sevenet projektuje właśnie i wdraża rozwiązania, które pozwalają każdej firmie zbudować takie systemy jak contact center, centrum danych, czyli data center, systemy komunikacji biznesowej, dostęp do sieci oraz systemy bezpieczeństwa danych. Rola Sevenet to połączenie różnych elementów, sprzętów i systemów tak, aby tworzyły jeden sprawnie działający organizm. Wśród pracowników są nasi szkolni poprzednicy. I tu taka mała ciekawostka, jest nim chociażby sam prezes, pan Rafał. Od 2015 roku firma obejmuje patronatem jedną z naszych klas i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Działania branży security skupiają się wokół fizycznej ochrony osób, zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych. Satel jest firmą prywatną z zaangażowaniem 100% kapitału polskiego, zajmującą się projektowaniem, produkcją i sprzedażą najwyższej jakości urządzeń elektronicznych.
Urządzenia te wykorzystywane są do budowy systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, sygnalizacji pożarowej i systemów monitoringu. Cechy wyróżniające firmę Saturn na rynku polskim, tak jak już wcześniej wspomniałem, 100% kapitału polskiego, 26 lat doświadczenia zdobytego także na polskim, nie tylko rynku. Obecność na rynku polskim ponad 60 krajach świata, co świadczy o tym, że Saturn już jest tam, gdzie złodziej nawet nie pomyśli się wybrać. Oraz, to też jest ważne, autorskie opracowania hardware'u i software'u. Firma Saturn produkuje, wymyśla, sprawdza wszystkie swoje urządzenia. Produkt, który jest pomysłem firmie Saturn od początku do końca jest w tej firmie. Jest pomysł, testowanie, produkcja nie tylko urządzeń elektronicznych, ale także obudów i wszystkich innych podzespołów. Technologie wykorzystywane w firmie to między innymi zaawansowane technologie montażu urządzeń, certyfikacja produktów oraz 100% kontrola procesów produkcyjnych, co oznacza, że nie ma urządzenia w firmie Saturn, które by wyszło na sprzedaż nieskontrolowane. Techniką łączności może się pochwalić bardzo bogatą historią współpracy z firmą Saturn. Pierwszym takim kamieniem milowym było powstanie pracowni systemów alarmowych otwartej w 2006 roku. Kolejnym punktem było wdrażanie programu edukacyjnego z zakresu systemu sygnalizacji włamania i napadu, a także powstanie projektu EduSatel. Aktualnie w projekcie uczestniczy łącznie ponad 20 szkół i uczelni. Absolwenci technikum łączności w firmie Satel są członkami zarządu firmy oraz tworzą sporą grupę pracowników. Lotos Service to spółka, która powstała w 2003 roku i realizuje usługi z zakresu utrzymania ruchu, obsługi urządzeń i instalacji, wykonawstwa remontów oraz diagnostyczno-pomiarowe. Dysponuje szerokimi uprawnieniami elektrycznymi, dozorowymi, kolejowymi oraz szeregiem certyfikatów. Misją Lotos Service jest dostarczenie klientom najwyżej zaawansowanych usług technicznych. Podstawowym atutem Lotosu jest ponad 30-letnie doświadczenie w dostarczaniu wysoko wyspecjalizowanych usług serwisowych. Lotos Service działa w branżach mechanicznej, elektrycznej oraz automatyki i systemów sterowania. Firma, przygotowując się do budowy nowych instalacji w ramach programu Efektywność i Rozwój, rozpoczęła na kształcenie młodych kadr do ich obsługi. Lotos 2 lata temu podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Łączności w Gdańsku, obejmując patronatem jedną z klas o profilu Automatyka Przemysłowa. To początek współpracy Lotosu ze szkołami, której celem jest zapewnienie firmie wykwalifikowanych pracowników. W Zespole Szkół Łączności powstały klasy profilowane, których program nauczania jest powiązany z potrzebami tej firmy. Spółka już za około 3-4 lata będzie potrzebowała co najmniej kilkunastu automatyków i elektryków, którzy szkolą się już w naszej szkole. Dzięki współpracy uczniowie zdobędą lepsze wykształcenie, umiejętności praktyczne i poznają zakład w nowoczesnej rafinerii. Lotos Service zyska pracowników przygotowanych do zawodów, zaznajomionych z zaawansowaną techniką i technologią gdańskiej rafinerii oraz zagadnieniami utrzymania ruchu. Sprint działa w Polsce już od 28 lat. Jak ktoś szybko policzy, jest to rok 1988. To firma, która podąża za zmianami technologicznymi i nieustannie rozwija swoje usługi, aby były nowoczesne. Sprint stawia na młodych, pomysłowych ludzi, którzy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w 6 oddziałach w Polsce. Sprint jest grupą firm, która zatrudnia aktualnie ponad 700 osób. Sprint jako jeden z pierwszych zastosował w naszym kraju technikę światłowodową. Do chwili obecnej wybudował ponad 12 tysięcy kilometrów linii światłowodowych. To tyle, ile wynosi odległość stąd, z Gdańska, do słynnego miasta ze Statuą Wolności, czyli Nowego Jorku i z powrotem. Sieci światłowodowe Sprint buduje nadal, ale obszar działalności jest znacznie szerszy. Obecnie specjalizuje się w różnych technikach transmisji, w tym również radiowych, które wykorzystywane są coraz częściej w projektach realizowanych przez firmę. Firma Sprint ma bardzo szeroki zakres usług, ale jedne z najważniejszych z nich to inteligentne systemy transportowe, które łączą sobie wiele różnych elementów technicznych. Polega to między innymi na tworzeniu oprogramowania do zarządzania sygnalizacją świetlną na ulicach miast, budowie kamer na skrzyżowaniach, rozpoznawaniu numerów tablic rejestracyjnych samochodów,
a także wyświetlaniu informacji dla pasażerów na przystankach autobusowych i tramwajowych. Sprint realizuje także duże systemy monitoringu wizyjnego miast, przemysłowe systemy alarmowe, a także tworzy własne aplikacje, jak na przykład innowacyjny system wymiany informacji o bezpieczeństwie żeglugi, zastosowany m.in. przez polskie, łotewskie i litewskie urzędy morskie. O innych ciekawych realizacjach pracownicy firmy opowiedzą Wam na stanowisku podczas przerwy. Warto się uczyć o nowych technologiach, bo to one są przyszłością branży informatycznej. W firmie Sprint zatrudniają ludzi z pasją i zaangażowaniem, takich, którzy potrafią wnieść coś nowego, nie boją się nowości, chcą zdobywać doświadczenie i praktykę. Pracownicy firmy opracowali już wiele nowoczesnych, niespotykanych dotąd na rynku aplikacji programów informatycznych. W Sprincie nie można się nudzić, można rozwinąć skrzydła i zrobić karierę w zawodzie technik informatyk, a także awansować nawet do stanowiska prezesa. W chwili obecnej w oddziale w Gdańsku kilkunastu pracowników jest absolwentami zespołu szkół łączności. Zdecydowana większość z nich jest na stanowiskach kierowniczych. To pokazuje, że warto zdobyć konkretny zawód już na poziomie szkoły średniej. Przedstawiliśmy Wam cztery firmy, z którymi nasza szkoła ściśle współpracuje. Chcieliśmy Wam pokazać, że nauka w szkole zawodowej ma sens. To my, elektronicy, informatycy, teleinformatycy, jesteśmy rozchwytywani na rynku pracy. I to my jesteśmy najlepszym dowodem na to, że edukacja daje moc. Grajcie o swoją przyszłość już dziś. Z pewnością wielu z Was planuje rozpocząć karierę po studiach. My również te opcje rozważamy. Dlatego tak ważna jest naszym zdaniem współpraca Technikum Łączności z Politechniką Gdańską. Bardzo serdecznie prosimy o zabranie głosu profesora doktora habilitowanego inżyniera pana Andrzeja Czyżewskiego z Politechniki Gdańskiej, który jest również absolwentem naszej szkoły i opowie nam o swojej rozwijanej od czasów szkolnych pasji inżynierii dźwięku i obrazu oraz multimediach. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja reprezentuję Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, który działa prężnie w Politechnice Gdańskiej. Wydział ten składa się z 16 katedr. Ja jestem kierownikiem jednej z tych katedr, która nazywa się Katedrą Systemów Multimedialnych. Za chwilę kilka słów powiem o działalności katedry jako przykładu jednej z komórek, jednego z zespołów, który działa i edukuje, a także rozwija różne aplikacje. Natomiast chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć ogólnie. Otóż można zakończyć edukację po technikum i pójść do pracy. Można wtedy też studiować zaocznie, ale bardzo duża liczba absolwentów tej szkoły trafia na studia inżynierskie, a później magisterskie, a czasem nawet doktorskie. W tej chwili kształcimy na trzech stopniach w uczelni, poczynając właśnie od inżynierskiego, kończąc na doktorskim. I absolwenci tej szkoły stanowią naszych najlepszych kandydatów, dlatego że podobnie jak we wszystkich dziedzinach, czy to przy nauce muzyki, czy nawet powiedzmy sobie nauce jazdy na łyżwach, dobrze jest rozpoczynać w młodym wieku, im wcześniej tym lepiej. Z techniką jest tak samo, to znaczy wprawianie się za młodu w myśleniu technicznym, w konstruowaniu oprogramowania czy jakichś urządzeń daje takie umiejętności, rozwija nasze mózgi w ten sposób, że później potrafimy bardziej efektywnie kształcić się w tej dziedzinie. Ja mam w swoim zespole chyba aktualnie 4 czy 5 absolwentów tej szkoły. Sam jestem też absolwentem i jeśli chodzi o prace teoretyczne, to sprawdzają się równie ddobrze absolwenci, byli absolwenci szkół ogólnokształcących, ale jeśli chodzi o projekty takie dla przemysłu, to najbardziej sobie właśnie cenię tych pracowników, którzy są absolwentami tej szkoły. Teraz bardzo szybko o samej katedrze, żebyście Państwo mieli pojęcie, jak jedna z 16 takich katedr wygląda, bo my pokrywamy swoim obszarem działalności inżynierię dźwięku i obrazu, multimedia, natomiast pozostałe 15 katedr pokrywa swoim obszarem zainteresowania prawie wszystkie dziedziny elektroniki, telekomunikacji, informatyki. Jak Państwo widzą, kształcą u nas raczej młodzi ludzie w tej chwili,
Ja oczywiście już młodym człowiekiem nie jestem, kilka osób pracuje w katedrze trochę starszych, ale reszta to młode twarze. Żeby nawiązywać do wyścigu technologicznego, to tak właśnie trzeba obsadzać kadrowo w tej chwili na uczelniach wyższych. Multimedia, każdy z nas ma kontakt z nimi na co dzień w wielu sferach i dyscyplinach mają zastosowanie. Ostatnio są bardziej mobilne niż kiedykolwiek wcześniej. Trafią absolwenci technikum, którzy rozpoczną u nas studia, do dobrze wyposażonych laboratoriów, do kół naukowych. Każda katedra prawie prowadzi koło naukowe, także niezależnie od studiowania można rozwijać swoje pasje. Będą mieli do czynienia z zastosowaniami, które Państwo może nie kojarzą się z multimediami, ale w medycynie, w telemedycynie, a więc szeroki rynek pracy, w monitorowaniu, w pojazdach różnego typu, autonomicznych również, w bibliotekach cyfrowych, które się dynamicznie rozwijają. No i znajdą zatrudnienie, co ja mogę uczciwie gwarantować, bo ja nie znam nikogo, kto jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, chce pracować w zawodzie i nie ma takiej pracy. Wręcz przeciwnie, studenci są już rekrutowani na studiach, co nas tak nie do końca cieszy, bo pracują gdzieś tam popołudniami. W każdym razie jest mnóstwo firm i te wymienione przed moim wystąpieniem i również inne, które zatrudniają. Czyli jeżeli ktoś wybierze taką ścieżkę, że zapozna się, oswoi z technikum, wyedukuje na poziomie technikalnym, który jest coraz wyższy i można powiedzieć już całkiem w tej chwili dojrzały i wysoki, potem wybierze karierę dalszej edukacji, to ja osobiście mogę gwarantować mu, że znajdzie dobrze płatną pracę i przyjmuję wszystkie reklamacje, bo jeżeli ktoś na rynku sobie nie poradzi, to zatrudnimy go na uczelni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu profesorowi. Czas na konkurs. Posłużymy się teraz najnowszymi technologiami. Wejdźcie proszę na stronę quiz.terminarz.eu. Użytkownicy smartfonu z Androidem mogą pobrać aplikacje ze strony podanej niżej. Podajcie swoją szkołę oraz imię i nazwisko. Teraz wystarczy odpowiedzieć na kilkanaście prostych pytań. Zwycięża ten, kto udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi. W przypadku miejsc ex aequo weźmiemy pod uwagę najkrótszy czas. Sprawdzimy, jak uważnie nas słuchaliście. Adres to. Jestem Kamil. Ja jestem Kasper. Ja mam na imię Agata. Jestem Kasper. Jestem Kamil.
imię Agata. Gdzie jestem z gimnazjum 11 na Stogę. Bardzo podoba mi się konferencja. Jak będzie. Co twoje zainteresowanie? Dlaczego tutaj, ponieważ chciałam spróbować czegoś nowego, zobaczyć, czy będę się nadawała. Tak. A jeśli chodzi, bo rozważasz, chodzi mniej więcej o problem dostania się do szkoły, czy może jakby towarzystwo, bo mimo wszystko i jak na razie Szkoła Łączności jest taką dosyć męską szkołą. Mniej więcej jakie szkoły rozważasz? W sensie takie technologiczne, czy... Może jednak liceum. Jeszcze mam czas, tak? Może technikum, może liceum. Zobaczmy. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Witamy pana doktora Wojciecha, który reprezentuje Zespół Szkół Łączności. Co pan sądzi na temat właśnie tych wdrażanych technologii, na temat jak to się uczniom gimnazjum przyda, czego mogą się dowiedzieć? Czy ta konferencja wystarczająco jakby opowiada o tych technologiach wdrażanych, czy może trzeba jednak coś jeszcze tak dopowiedzieć oprócz tego? Znaczy myślę tutaj, witam wszystkich serdecznie słuchaczy, chciałem powiedzieć, że każda szkoła, jeśli chcesz kształcić zawodowo, musi współpracować z pracodawcami, a dzięki temu mamy nowe, najnowsze technologie, które są dostępne w szkole. Tak jak ładnie tu powiedział prezydent Gdańska, że jest zawód, jest praktyka, to jest i praca. W związku z tym nieodzowna jest współpraca właśnie z pracodawcami i większość szkół szuka tych pracodawców, żeby właśnie na bieżąco współpracować i tych swoich uczniów wysyłać na praktyki. W naszej szkole robimy to troszeczkę inaczej, ponieważ praktyki odbywają się u nas na terenie, dzięki pracodawcom, na terenie szkoły. Dzięki pracodawcom zdobywamy najnowszy sprzęt, który w tej chwili jest aktualnie produkowany, jest najwyższej klasy światowej. I dzięki temu możemy kształcić ich tutaj, też nauczyciele, którzy są szkoleni przez tych pracodawców, mogą przekazywać tą wiedzę, przygotowywać do egzaminu i do przyszłej pracy, a ewentualnie staże wakacyjne też są możliwe właśnie we współpracy i tacy pracodawcy przyjmują później, żeby doszkolić danych uczniów. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
not to stare up at me like a calf on its knees. Tell me love isn't true, it's just something we do. Tell me everything I'm not. Dziękujemy bardzo za udział w konkursie. Serwery właśnie zostały wyłączone. Wyniki ogłosimy po kolejnym punkcie naszego programu, którym jest... Panel dyskusyjny. Rozmowę poprowadzi Piotr Steblik, prezes klubu Toastmasters Gdynia. A panelistami są, przywitajmy ich jeszcze raz bardzo serdecznie i gromkimi oklaskami. Przedstawiciel firmy Satel, pan Maciej Domagalski. Z firmy Lotos Service pan Maciej Adameczek. Reprezentujący firmę Sprint pan Sławomir Wojtacki. Przedstawiciel Sevenetu pan Adam Sekuła. Politechnikę Gdańską będzie reprezentował profesor Andrzej Czyżewski. Zaś naszą szkołę kierownik kształcenia praktycznego doktor inżynier Wojciech Wadziński. Zapraszamy naszych panelistów i oddajemy głos. Ale nie martwcie się, niedługo do nas wrócimy. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze nas słychać? Halo? Dobrze. Witam panów. Już tutaj wszyscy zostali przedstawieni, natomiast mam prośbę, aby każdy po kolei z panów mimo wszystko powiedział jeszcze raz, jakiej jest firmy i czym się zajmuje na tę chwilę i czy przy okazji jest też absolwentem tej szkoły. Od brzegu zacznijmy. Adam Sekuła. Jestem dyrektorem zarządzającym w firmie Sevenet, jednocześnie pełnię funkcję członka zarządu. Odpowiadam za obszar techniczny inżynierów, programistów oraz wdrożeniowców. Dziękuję. Maciej Domagalski, firma Satel. Firma Satel, jak tutaj powiedziano podczas prezentacji, zajmuje się budową od samego początku, nie tylko samego sprzętu, ale również oprogramowania. A ja w tej firmie pracuję na stanowisku koordynatora projektu EduSatel, czyli projektu, który służy wam i nam również. Dziękuję uprzejmie. Sławomir Wojtacki, jestem wiceprezesem firmy Sprint. Miałem odpowiedzieć na pytanie, czy jestem absolwentem tego technikum. Tak. Nie jestem, jestem absolwentem innego technikum. Przepraszam, ja jeszcze wtrącę. Ja jestem. Ja nie. Absolwentem. Czyli mamy 2-1 na razie. Dobrze. Dzień dobry, Maciej Adameczek. Mam przyjemność zareprezentować firmę Lotos Service. Lotos Service jest jedną ze spółek grupy kapitałowej Lotos, czyli można potocznie nazwać rafinerii gdańskiej. Jestem kierownikiem utrzymania ruchu, branża automatyki. Dziękuję. Się widzieliśmy dzisiaj, Andrzej Czyżewski, absolwent specjalności telekomutacja w tym technikum, obecnie profesor Politechniki Gdańskiej. Dziękuję. Witam wszystkich. Wojciech Władziński, kierownik szkolenia praktycznego. Jestem też absolwentem tej szkoły i od kilku lat właśnie przygotowujemy uczniów już tych praktycznie do wykonywania różnego rodzaju instalacji i przygotowywania do egzaminu zawodowego. I od pana kierownika zaczniemy na początek. Najpierw wprowadźmy taki kontekst. Uważa się, że w latach 90. szkolnictwo zawodowe i techniczne
utraciło na znaczeniu, utraciło na prestiżu, też i na trosce państwa. Na szczęście w ostatnich latach jest lepiej. Jest wiele kursów, wiele programów wspierających szkolnictwo zawodowe, chociażby poprzedni rok był rokiem szkolnictwa zawodowców. Jakby pan, panie Wojciechu, tak popatrzył na perspektywę ostatnich lat, co się zmieniło na plus? Znaczy, no, coraz lepiej jest z tym szkolnictwem, tak jak była mowa wcześniej, dominacja była szkół ogólnych, gdzie ten zawód dopiero po skończeniu studiów można było w pewnym sensie zdobywać po ukierunkowaniu. Ostatnio właśnie taki nacisk, który jest, uważam, bardzo pożyteczny, bo jednak ukończenie szkoły technikum daje to, że już mamy zawód w ręku, a nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej studiować i zdobywać wyższe wykształcenie. Więc uczenie się od samego właśnie, od młodego tych praktycznych umiejętności zdobywania tego zawodu jest naprawdę dobre, bo każdy sportowiec też, jeśli chce być dobry, musi od młodego kształcić i się uczyć tego doświadczenia. Tutaj profesor Czyżewski w swoim wystąpieniu mówił o tym, że im szybciej zaczniemy się uczyć, tym lepiej dla nas, jeżeli chodzi o wykształcenie. Jeszcze jedno pytanie do pana Wojciecha, zanim przejdziemy do panów z firm i pana profesora. W jaki sposób na tę chwilę wygląda współpraca z pana punktu widzenia z firmami? Znaczy, no, to jest nieodzowny element, współpraca szkoły z firmami. Po pierwsze, no wiadomo, praktycznie trzeba wykonywać pewne czynności, żeby się nauczyć ich, na czym pracować. Można wtedy pracować, jeśli mamy współpracę, mamy dostęp do najnowszych technologii i możemy, jest na czym pracować, a to tylko dzięki właśnie pracodawcom możemy uzyskać. Więc tak jak była mowa przez prezydenta, że zdobyć zawód, praktykę i ma się pracę. I dzięki temu właśnie w naszej szkole między innymi mamy najnowszy sprzęt, na którym możemy uczyć. Praktykę odbywamy tutaj właśnie na terenie naszej szkoły, gdzie ich powtarzamy materiał, przygotowujemy do egzaminu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby staże wakacyjne także u pracodawców tych tutaj między innymi naszych można było odbyć i jeszcze bardziej się doszkolić, bardziej jeszcze konkretnie w danej dziedzinie się douczyć. Okej, no to panowie, jak to jest z tą współpracą, jeżeli chodzi o punkt widzenia firm? Jakie korzyści wam to daje i co wy dajecie firmom? Od brzegu poproszę. A więc w naszym przypadku jest to coś tak naprawdę, co doceniamy najbardziej, tak? Absolwenci techników są już wstępnie ukształtowanym organizmem, który przychodzą do naszej firmy. Ja nie muszę ponieść takiego nakładu, żeby przygotować was do dalszej pracy, tak? Wy w szkole, pracując na laboratoriach, które tutaj, tak jak tutaj pan wspomniał, są przez nas wyposażane, jesteście przygotowani do pracy z technologiami, które obecnie są na rynku, tak? Nie uczycie się na urządzeniach, które, no powiedzmy, wprost są przestarzałe. Jesteście tak naprawdę zgodnie z rynkiem i dla nas to jest tak naprawdę bardzo istotne. Jeżeli bierzemy ludzi, tutaj też nie chcę negować liceów ogólnokształcących, ale mamy do czynienia z osobami, które musimy uformować, tak? To są oczywiście też bardzo, bardzo cenni ludzie, aczkolwiek ja osobiście, jeżeli mam osobę z technikum, z podstawowym, że tak powiem, backgroundem, a z drugiej strony mam licealistę, no to ja bym się skierował w kierunku technikum, bo ja mam mniejszy nakład po prostu na, że tak powiem, wasz rozwój, tak, na inwestycje w was. Jeszcze prosiłbym o dodanie, jakie technologie wdrażacie, w sensie, co tak realnie, z czym tak realnie tutaj mamy potencjalnych kandydatów na uczniów, jak będzie wyglądała ich droga, jeżeli chodzi o współpracę z wami, jeżeli zdecydują się na wybór tego technikum? My głównie skupiamy się na zagadnieniach z tak zwanego szeroko pojętego collaboration, tak? Czyli współpracy po prostu i komunikacji międzyludzkiej. Tak jak tutaj było w prezentacji o nas, były rozwiązania contact center, więc budujemy duże systemy, które wspomagają codzienną pracę wielu ludzi, tak? Osoby, które przychodzą do nas na staże czy na praktyki, są włączane do zespołów projektowych, zespołów wdrożeniowych,
jako tacy asystenci. To nie jest tak, że po prostu przychodzą do nas ludzie, dostają szczotkę, tak, jak to w wielu miejscach jest i zamiatajcie, nie tak? Nie trzeba kserować nic. Nie. Tutaj jest wartość, że osoba po technikum, wiemy, że ona coś umie i my chcemy to wykorzystać po prostu, żeby pokazać jej, gdzie może dojść i w jakim tempie, tak? Tak więc dla nas jako Sevenet to jest coś bardzo fajnego, tak? Co chcemy wspierać, rozwijać, chociażby, no, tak jak mówiłem, przez laboratoria, które mamy. Tutaj rozmawiamy o jakiejś nauce programowania w chwili obecnej na platformy mobilne, więc no, myślę, że będziemy szli dalej. Okej, dziękuję. Panie Macieju? Ja może zacznę od odpowiedzi na pytanie pierwsze. Dotyczyło ono tego, co daje Satelowi współpraca ze szkołami. Mówię w szerszym kontekście, jako że tutaj też w prezentacji zostało to powiedziane. Satel w chwili obecnej ma na terenie całej Polski ponad 20 szkół średnich i uczelni objętych swoim patronatem. To się odbywa na zasadzie takiej, że w tychże instytucjach powstaje pracownia Satela. Lokalnie dla firmy Satel przygotowanie uczniów, którzy kończą technikum łączności, przygotowanie ich właśnie przez naukę w technikum łączności jest no, nieocenione, tak bym to określił. W kontekście ogólnopolskim projekt EduSatel ma również podobny wymiar, tak jak tutaj kolega obok powiedział. To się odbywa, podejrzewam, że we wszystkich sytuacjach w podobny sposób. Zakres wiedzy praktycznej, którą zdobywają uczniowie czy studenci, jest nieoceniony, zwłaszcza dla pracodawcy, jest nieoceniony, zwłaszcza w tym pierwszym momencie wejścia nowego pracownika do firmy. Dlatego właśnie, że właściwie całą podstawę przygotowania wzięła na siebie szkoła. W tym wypadku będzie to technikum łączności. I takie przygotowanie jest wystarczające do tego, żeby po zakończeniu edukacji w szkole średniej, w technikum, uczeń mógł wejść do firmy właściwie z biegu, jak często używam takiego sformułowania, i przystąpić do pracy. Oczywiście to nie oznacza tego, że jest już pracownikiem z bardzo wysokimi kwalifikacjami, natomiast na pewno posiada taką ilość wiedzy, przygotowania praktycznego również, żeby pracodawca mógł spokojnie powierzyć mu bardzo odpowiedzialne obowiązki, które będzie wykonywał. Jeżeli chodzi o uczniów kończących szkoły, w których funkcjonuje pracownia EduSatel, może uczniowie tych szkół nie są zatrudniani bezpośrednio w firmie Satel, natomiast z całą pewnością są zatrudniani czy w agencjach ochronnych, czy u autoryzowanych dystrybutorów firmy Satel, czy też w firmach instalujących systemy alarmowe, ale również, co ciekawe, zakładają swoje firmy. Znam takie przypadki, gdzie uczniowie właściwie od razu po zakończeniu szkoły dołączali do swoich starszych kolegów, no i rozpoczynali własną działalność, więc jest to naprawdę dla nas no, nieoceniona wartość. Dobrze, dziękuję. To jak to wygląda w firmie Sprint? Ja zacznę tak. Technikum łączności kształci w tej chwili w trzech zawodach. Technik elektronik, technik teleinformatyk i technik informatyk. W działalności Sprintu są potrzebne wszystkie te zawody. My w ramach projektów, które prowadzimy, potrzebujemy kompetencji inżynierskich we wszystkich tych trzech specjalnościach. Więc współpraca z technikum, dbałość o to, żeby proces edukacji w szkole był poprowadzony w taki sposób, żeby absolwenci tej szkoły w miarę płynnie mogli przechodzić do aktywności zawodowej, między innymi w naszej firmie, jest dla nas zupełnie naturalne. Firma Sprint specjalizuje się, można tak powiedzieć, w realizacji
projektów, które szeroko dotyczą szeroko rozumianej teleinformatyki, co oznacza, że zajmujemy się takimi realizacjami jak na przykład budowy systemów teletechnicznych w budynkach różnego rodzaju użyteczności publicznej. Na przykład w Europejskim Centrum Solidarności wybudowaliśmy całą infrastrukturę teletechniczną, którą każdy może oglądać, jeżeli się skupi wystarczająco mocno i przyjrzy szczegółom, które w tym obiekcie widać. Budujemy takie systemy jak to, co na kolei metropolitalnej ostatnio widać. Sprint był tam odpowiedzialny za wybudowanie całej infrastruktury teleinformatycznej, tej, której widać na przystankach i tej, której nie widać, bo nie widać, bo jest zakopana w ziemi albo to są centra nadzoru, które dla szerokiej publiczności nie są widoczne. Realizujemy projekty, które wykorzystują nasze własne systemy software'owe, które tworzą nasi programiści, a my wdrażamy je u naszych klientów różnych. Była o tym mowa na prezentacji. Budujemy systemy sterowania ruchem w miastach. To są systemy, które wykorzystują bardzo szeroko wiedzę teleinformatyczną w różnych aspektach. Także przegląd naszej działalności jest bardzo szeroki. Potrzebujemy inżynierów, którzy mają otwartą głowę na pozyskiwanie nowej wiedzy, a jednocześnie mają bogaty tak zwany background, czyli mają tą podstawę programową, to wykształcenie, które pozwala im podejmować później trudne wyzwania techniczne. Także nam w naturalny sposób na współpracę z techniką łączności zależy, dlatego między innymi tu jesteśmy. Jeszcze tylko dopytam, bo powiedział Pan o już inżynierach, tak? Ale jak rozumiem, w trakcie tego procesu kształcenia już jakieś staże czy praktyki, jakieś zajęcia są też, tak? W Państwa firmie, jeżeli chodzi o technikum, to znaczy uczniów techników. Do tej pory współpraca Sprintu z techniką łączności polegała głównie na wyposażeniu pracowni technik światłowodowych i to był nasz wkład w program kształcenia, natomiast chcemy, żeby ten wkład był większy od przyszłego roku. Chcemy, żeby Sprint objął też patronatem jedną z klas. Okej, czyli między innymi dzięki Wam uczniowie tutaj obcują z najnowszą technologią. To teraz pytanie do Pana, jak z kolei układa się współpraca z LOTOS-em, na co absolwenci mogą liczyć? Jak współpraca się układa? Współpraca układa się bardzo owocnie oczywiście. Nie ma innej odpowiedzi. Może dlaczego się zdecydowaliśmy na współpracę? W trakcie przeprowadzanych rekrutacji, czyli rozmów o pracę, zauważyliśmy, że kandydaci mają bardzo dużą wiedzę, ale nie do końca wiedzą, jak ją wykorzystać. Czyli zabrakło gdzieś tego elementu wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Dyrektor, który jest zaprzyjaźniony ze Zespołem Szkół Łączności i absolwenci szkoły, którzy u nas pracują, stwierdzili, że może spróbujmy wyjść do szkoły i pokazać, czego oczekujemy, bo może tego brakuje. LOTOS Serwis za zgodą właściciela grupy kapitałowej LOTOS objął patronatem jedną z klas i postanowiliśmy, że nie będziemy poprawiać teorii, ponieważ ta teoria jest bardzo dobrze tutaj wykładana, ale przedstawimy zagadnienia procesów automatycznych, elektrotechniki, automatyki, elektroniki od strony praktycznego wykonania. Prowadzimy warsztaty raz w tygodniu, są to zajęcia dla osób, które są chętne, czyli są zajęcia dodatkowe. I zastanawialiśmy się, jaki będzie efekt, jak szybki będzie efekt tego, co robimy. Dzięki tutaj poleceniu przez panią dyrektor, jak szukaliśmy pracowników, dwóch absolwentów, którzy ukończyli, ale jeszcze nie byli objęci tym procesem, zaczęliśmy robić staże płatne. Wprowadziliśmy troszeczkę rywalizacji przy tych stażach. Widać, że obaj kandydaci sprawdzili się w tym i jeden z nich został u nas zatrudniony. My zamierzamy pokazać uczniom szkoły, jak wykorzystać tę wiedzę teoretyczną w praktyce. Do czego my to potrzebujemy, że
żeby zaczerpnęli fachowego słownictwa i mówiąc o czymś, żeby oni to widzieli, a nie tylko gdzieś przeczytali w książce. Co do wdrożeń, tutaj no, są firmy produkcyjne, które tworzą nowe rozwiązania i firmy, które wdrażają te rozwiązania. My jesteśmy firmą serwisową, jesteśmy firmą usługową, jest to utrzymanie ruchu, serwis, remonty, inwestycje kompleksowo i w branżach mechanicznej, elektrycznej, automatycznej, programiści, elektronicy. Zatrudniamy około 500 osób na właśnie takich stanowiskach i kandydatów z wykształceniem zarówno jak technicznym i średnim potrzebujemy do nas, gdyż nasz klient jest w trakcie rozbudowy i będziemy w ciągu 2 lat potrzebowali uzupełnić naszą kadrę o kilkanaście osób. To jest świetna wiadomość. Głównie naszą publikę stanowią gimnazjaliści, którzy zastanawiają się nad wyborem techników, więc pozwolę sobie podsumować to pytanie, jeżeli chodzi o odpowiedzi wszystkich panów. Jakie korzyści są z wyboru szkoły technicznej, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o technikum łącznościowe? Mamy tak, warsztaty, mamy obcowanie z najnowszymi technologiami, mamy między innymi naukę programowania, no, co jest jakby nieodzownym teraz umiejętnością, jeżeli chodzi o kierunki informatyczne. Mamy staże i mamy ogromne prawdopodobieństwo, że bardzo szybko znajdziemy po technikum pracę. I teraz właśnie, technikum praca, a po drodze może jeszcze studia. Panie profesorze, jak to wygląda z punktu widzenia pana, z punktu widzenia szkoły wyższej? Bardziej cenni są dla was kandydaci, którzy kończą szkoły techniczne, czy może, nie wiem, mimo wszystko licea ogólnokształcące? Ja już w swoim krótkim wystąpieniu powiedziałem, że my szczególnie cenimy kandydatów o takich umiejętnościach technicznych już nabytych. Natomiast chciałbym powiedzieć, że myślimy o rozszerzeniu tego trójstopniowego, tak zwanego bolońskiego systemu kształcenia, o którym wspomniałem wcześniej, czyli inżynier, magister, inżynier i doktor, o czwarty stopień, właściwie odwrotnie, pierwszy, dodając do tego patronat nad specjalnościami technikalnymi. I tutaj podjęliśmy pewne działania razem z panią dyrektor Piechowiak, dyrektor Technikum Łączności, czy zespołu szkół, aby stworzyć taki modelowy system w Gdańsku, bo wygląda na to, że w Unii Europejskiej jeszcze nikt nie wpadł na tę ideę, która nam się wydaje słuszna, żeby utworzyć taki 4-poziomowy stopień i już od czasu od poziomu technikalnego współpracować. I technikum bardzo owocnie współpracuje z uczelnią wyższą tutaj w Gdańsku. My teraz staramy się objąć patronatem nowy zawód. To jest zawód technik multimedialny. Konkretnie tutaj chodzi o katedrę, którą ja reprezentuję. I na tej bazie chcielibyśmy pokazać sensowność takiego 4-poziomowego kształcenia, czyli od technika do doktora. Oczywiście no nie każdy musi kończyć doktoratem te wszystkie 4 poziomy. Można zakończyć po 1 poziomie, będzie i pójść do przemysłu, można jako inżynier, można jako magister inżynier, a niektóre osoby o szczególnym zainteresowaniu właśnie w zdolnieniach pozostaną jako doktorzy. Chciałem też powiedzieć, że liczba kobiet na studiach znacznie się zwiększa, na tych studiach technicznych. Były organizowane i są takie akcje pod nazwą Dziewczyny na Politechnikę. To są, troszeczkę przypominają te akcje, to dzisiejsze nasze spotkanie, kiedy zaprasza się potencjalnych kandydatów, w tym przypadku kandydatki, i informuje o możliwościach studiowania. I tutaj widzę wiele dziewczęcych twarzy na sali i chciałbym zaapelować, żebyście się nie bały studiów technicznych, dlatego że dzisiaj powiedzmy specjalista z dziedzin, z nauk ścisłych to jest często nowego rodzaju humanista. To nie jest tak koniecznie, że jest to osoba wyłącznie uwikłana w jakieś ciężkie projekty techniczne. Technika służy człowiekowi i powoli ten profil tego kształcenia zmienia się też w tym kierunku. To jest odzwierciedlone w programie studiowania, bo na przykład możemy uczyć się obróbki materiału multimedialnego, znowu mówię o swojej specjalności,
czyli rejestracji dźwięku, obrazu, przetwarzania, reżyserii pewnych materiałów, opatrywania ich odpowiednimi odnośnikami, tekstami, tworzenia po prostu zawartości informacyjnej. Do czego taka zawartość informacyjna może być przydatna? No, na przykład w edukacji, teleedukacji. Jak ktoś czytał biografię Stevena Jobsa, czyli kilka lat temu zmarłego twórcy najdroższej na świecie firmy Apple, to pod koniec tej biografii on robi taki rachunek sumienia rzeczy, które jeszcze mu się nie udało zrobić. I między innymi wymienia tam nowoczesne techniki edukacyjne, multimedialne. To są wszystko nowe zawody. To są wszystko nowe zawody, które są też otwarte dla osób, w tym dla kobiet, które niekoniecznie chcą z takim przemysłowym zupełnie aspektem mieć do czynienia. Innym takim kierunkiem na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest inżynieria biomedyczna, na której 80% kobiet studiuje. To jest prawie że zawód medyczny. To jest współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. To jest to otoczenie techniczne procesu diagnostyki, terapii, leczenia właśnie pacjentów. Także dobrze jest zacząć edukację od poziomu technikum, bo ten tutaj poziom jest objęty już właśnie patronatem wyższej uczelni, a później no, tych zdolnych absolwentów nie damy do przemysłu, panowie, nie damy wam. Zabierzemy na uczelnię, będziecie musieli jeszcze poczekać 3 lata na przykład, aż się wykształci inżynier, 5 lat, aż się wykształci magister inżynier, a tych zdolnych to wam w ogóle nie damy. Będziecie czekać 10 lat, aż od czasu poziomu technikalnego zrobią doktorat, tak? A potem pewnie zostaną na uczelni, zostaną profesorami. Aczkolwiek muszę powiedzieć, dość spora migracja doktorów w tej chwili jest do przemysłu. Na przykład tutaj firma Intel bardzo chętnie nam podbiera doktorów z Politechniki. Jest za to premiowana przez swoich mocodawców amerykańskich. Także otwiera się przed ludźmi, którzy wcześniej zaczną edukację techniczną, naprawdę przepiękna kariera. I dużo w tej karierze jest też możliwości współpracy międzynarodowej, wszelkiego typu wyjazdów. Jest taki program Erasmus Europejski, gdzie można studiować przez jakiś czas za granicą. Unia Europejska pokrywa koszty tego typu wyjazdów. Także zapraszamy i dziewczyny, i chłopców, żeby rozpoczęli edukację techniczną już od poziomu szkoły średniej, a później kontynuowali ją we współpracy z nami. Dziękuję. No to jest chyba wymarzona sytuacja dla absolwentów, żeby kłócili się o nich i szkoły wyższe, i firmy, oferując z jednej strony możliwości rozwoju, z drugiej zarobków i rozwoju. Natomiast jeszcze skupiając się na chwilę na tym poziomie technikum, pan Wojciech Włodziński jest kierownikiem kształcenia praktycznego tutaj w technikum. Prosiłbym, żeby wytłumaczył pan tak dokładnie, jak wygląda droga ucznia, w sensie na co może liczyć, jakiego rodzaju zajęcia. Wiem, że są jakieś staże chyba, tak, czy warsztaty w wakacje, jak to wygląda? Znaczy, na poziomie pierwszej klasy, wiadomo, większość przedmiotów to są przedmioty ogólne, bo trzeba tą teorię trochę przyswoić, żeby się nauczyć. Od drugiej klasy zaczynają się już takie zajęcia praktyczne i trwają one w zasadzie do końca szkoły. Na poziomie trzeciej klasy odbywają się praktyki zawodowe, gdzie przez miesiąc czasu uczniowie tylko praktyczne te umiejętności zdobywają, powtarzają to, co się wcześniej nauczyli, wykonują, bądź nowe umiejętności jeszcze zdobywają. I wtedy ja myślę, że jest najlepszy moment żeby na wakacje pomyśleć to, żeby na staże właśnie gdzieś się do pracodawców udać. W trakcie edukacji od kilku lat został zmieniony trochę system kształcenia. Uczniowie, którzy są w technikum, zdają kilka egzaminów w czasie swojego cyklu tutaj w technikum. W zależności od zawodu to mogą być takie właśnie mniejsze egzaminy, one się dokładnie nazywają kwalifikacje. Technik informatyk ma 3 kwalifikacje, czy 3 takie egzaminy zdaje w czasie swojej edukacji. Technik teleinformatyk także 3, technik elektronik 2. Po zdaniu tych swoich egzaminów w danym zawodzie uzyskuje się od razu tytuł technika danego zawodu. Więc tak to wygląda w tym momencie. Tu jest o tyle też wygodne, ponieważ niektóre te mniejsze egzaminy się jakby pokrywają z 2 różnych zawodów i wtedy łatwiejszy sposób jest także się dokształcić i zdobyć jeszcze kolejny zawód po skończonej szkole. Więc myślę, że tutaj to jest takie przyjazne dla ucznia, że
nie jeden egzamin na koniec, tylko tak w trakcie edukacji właśnie kilka takich mniejszych egzaminów. Okej. Okay. Jeszcze tylko dopytam, jak rozumiem, zajęcia uczniowie mają z nauczycielami, to nie są pracownicy tutaj panów firm, tylko kadra pedagogiczna szkoły. Tak, znaczy oprócz zajęć tych takich z przedmiotów obowiązkowych, także tutaj współpracujemy z pracodawcami, są zajęcia dodatkowe, tak jak tutaj w firmie Lotos, gdzie co tydzień po 4 godziny uczniowie przychodzą poza swoimi zajęciami i uczą się tych zagadnień, które mogą im potrzebne być w przyszłości. W kolejnej klasie też udają się właśnie na staże do firmy Lotos, żeby się uczyć i żeby jak najlepiej ich przygotować. Więc oprócz tych obowiązkowych prowadzimy także zajęcia dodatkowe, gdzie poza zajęciami oni mogą poszerzać swoje umiejętności. Dziękuję. Tutaj profesor ubiegł trochę moje pytanie, mówiąc o dziewczynach czy kobietach na politechnikach. Teraz jest też taka akcja, która ma promować właśnie uczestnictwo, czy jakby chęć kandydowania do szkół technicznych też przez dziewczynę, przez uczennice. To pytanie do panów, takie trochę połączone. Jak wygląda kwestia właśnie płci w waszych firmach? Czy faktycznie jest już coraz więcej kobiet? I druga kwestia, jak się zapatrujecie na przyszłość branży? Jakie są wasze prognozy co do rozwoju? A więc u nas no niestety jeszcze przewaga mężczyzn jest znacząca, ale panie mocno szturmują. Pamiętajmy, że zawód, w którym będziecie się kształcić, to nie jest praca fizyczna, tak? Już odchodzimy od nie wiadomo jak ciężkich urządzeń, które dominowały w latach 80. Ta technologia idzie do przodu, wszystko podlega pomniejszeniu, więc jak najbardziej, pan jest coraz więcej. Z tego, co tak szybko robię przegląd po głowie, mamy panie programistki, które doskonale się odnalazły w męskim zespole. Jest bardzo duża rzesza pań, które wspierają firmę od takiego back office'u, tak? Czyli pomagają po prostu zapewnić ciągłość tych wdrożeń i prac, które są realizowane. No i tak widzimy, jaka jest tendencja na rynku. Panie coraz bardziej szturmują, tak jak mówiłem, i uważam, że jak najbardziej to jest bardzo dobry kierunek, bardzo rozwojowy. A jakby patrzeć na przyszłość branży, na jakby aspiracje firmy, w jakim kierunku to dąży? No jak najbardziej, mamy równouprawnienie, panie zapraszamy do podejmowania. Już teraz chodzi mi troszeczkę wychodząc już z tego tematu, jeżeli chodzi o przyszłość waszej firmy, jeżeli chodzi o branżę teleinformatyczną. No oczywiście, no panie po prostu są niezbędne, żeby doprowadzić do równowagi. Okej, okay. Dobrze, dziękuję. Panie Macieju? U nas podobnie jest, jeśli chodzi o podział, powiedziałbym, płci w firmie. Sporą część stanowią kobiety, są bardzo wysoko cenionymi specjalistami, specjalistkami. I jakby tutaj nasza firma nie stawia żadnych barier, jeżeli chodzi o to, czy ma przyjmować, czy też nie ma przyjmować kobiet do pracy. Tutaj jesteśmy otwarci w tym zakresie. Dziękuję. Jeżeli chodzi o nas, to nie da się ukryć, bo to jest fakt wiadomy, że w zawodach technicznych cały czas funkcjonuje duża przewaga mężczyzn nad kobietami. To jest uwarunkowane no, latami, tak? Ja pamiętam, jak studiowałem na Politechnice, w moim otoczeniu, na teleinformatyce, no nie było zbyt dużo kobiet. Teraz obserwuję, to się zmienia. Patrząc na to, jak kobiety adaptują się w naszej firmie, to mogę powiedzieć, że tam, gdzie wymagana jest wiedza, a nie jest potrzebne zaangażowanie w prace fizyczne, kobiety odnajdują się bardzo dobrze. Mają szereg zalet, których mężczyźni nie mają w sposób naturalny. To jest chyba taki zmysł organizacji, jeżeli trzeba organizacyjnie coś poprowadzić, to ja dostrzegam, że kobiety robią to lepiej niż mężczyźni. Jeżeli to ten zmysł jest poparty jeszcze wiedzą techniczną, no to powoduje, że potrzeba angażowania kobiet w pracę w naszej organizacji, ona jest naturalna i jest całkiem duża.
Zatrudniamy wiele kobiet, które są związane z naszym procesem wytwarzania oprogramowania. Tam kobiety odnajdują się najlepiej. Tak to wygląda z perspektywy naszej firmy. Dziękuję. Z tytułu tego działalności, jaką prowadzi Lotos Service, jest to ciągłe utrzymanie ruchu rafinerii gdańskiej. Jest to praca na instalacji na dworze, można to nazwać tak, z różnymi zagrożeniami. Jest to praca fizyczna. Tam tych kobiet faktycznie jest niewiele, ponieważ jest to ciężka praca fizyczna, zagrożenie wybuchowe, media o wysokim ciśnieniu, temperaturze. Ale w naszej firmie, tak jak podobnie u panów, znajdują się kobiety, które rewelacyjnie odnajdują się w tym męskim otoczeniu, a zwłaszcza panie po technikach, które mają podstawy techniczne, rozumieją potrzeby nasze, branżowe, nie męskie, tylko z branży, w której jesteśmy. Współpracujemy z kobietami, projektantami, diagnostami, panie, które nas wspierają od strony administracyjno-biurowej i od strony zaopatrzenia, gdzie dla nich zamówienie specjalistycznego urządzenia czy części nie jest czarną magią. Tak? Tu widzimy przewagę tego zdobycia wiedzy technicznej i zainteresowań technicznych na poziomie technicznym. Nie trzeba wtedy tłumaczyć albo rysować, co musi zostać zakupione. Okay. To pytanie mam, jeżeli chodzi o tendencje w branży. Jak panowie widzą przyszłość? Znaczy, jaka jest w ogóle tendencja, na przykład, jeżeli chodzi o zarobki w tej chwili? Ja wiem, że to jest takie pytanie dosyć, niektórzy by powiedzieli, szczegółowe albo może kontrowersyjne, żebyśmy teraz rozmawiali, gdy mamy gimnazjalistów na sali, ale jak to wygląda, na jakiego rodzaju, znaczy na jakiego rzędu wielkości zarobków mogą na przykład liczyć absolwenci techników, a jak jest na przykład po liceum, czy przepraszam, po studiach, jak to jest po tych 10 latach po doktoracie, przy czym upierał się profesor Czyżewski. Jakbyśmy przy Lotosie dostali jeszcze. Proszę Państwa, no, wynagrodzenie jest sprawą indywidualną i w każdym ze sposobów jest określana w zależności od kandydata. Czy będą zarobki rosły, czy będą malały, to na dzień dzisiejszy i sądzę, że w przyszłości będzie rynek weryfikował. No, to, co widzimy na dzisiaj, brakuje kandydatów technicznych do wykonywania właśnie prac technicznych, serwisowych. Branża, jak dobrze widzi, to o czym pan profesor mówił, jest coraz większe zrobotyzowanie urządzeń technicznych, jest parcie systemu, parcie konkurencji do tego, żeby proces był prowadzony coraz lepiej, a co za tym idzie, coraz bardziej jest zinformatyzowany, technologicznie skomplikowany i według mnie, i pewnie koledzy tu się ze mną zgodzą, zapotrzebowanie na kandydatów technicznych, po szkołach technicznych będzie rosło. I jak będzie rosło, to będą też rosły ich zarobki, ponieważ będzie ich coraz mniej na rynku. Okej, panie Sławomirze? Jeżeli chodzi o zarobki, to wygląda to następująco. Jest oczywiste, że im człowiek ma większą wiedzę, większe doświadczenie i umiejętności, tym jego poziom wynagrodzenia jest większy. W związku z tym praktyka, z którą się spotykamy w sprincie, jest taka, że ten poziom zarobków rośnie wraz z wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Przychodząc do sprintu, można liczyć na to, że wykazując się przydatnością w pracy dla firmy, poziom zarobków po pewnym czasie będzie naprawdę satysfakcjonujący. W tej branży, w której działamy, funkcjonuje taka zależność, że żeby utrzymać dobrych fachowców, trzeba im dobrze płacić. Dobrych fachowców, no, nie należy zakładać, że kończąc technikum czy studia, od razu będziecie specjalistami o unikalnych kompetencjach. Natomiast po kilkuletniej pracy, po zdobyciu doświadczeń, mając dobre przygotowanie teoretyczne, można liczyć na naprawdę godne wynagrodzenie.
Jeżeli chodzi o wynagrodzenie w firmie Satel, ja trochę nie wprost odpowiem na to pytanie. Otóż moja odpowiedź zabrzmiałaby w ten sposób. Dowodem na dobre wynagrodzenie i dobrą atmosferę w firmie jest nie tylko mała rotacja pracowników, to znaczy tych, którzy opuszczaliby firmę. Można byłoby tak naprawdę na palcach jednej ręki policzyć tych, którzy od firmy z takich czy innych powodów odeszli. Firma 26 lat ma i od tamtego czasu mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zatrudnienie ciągle rośnie. Jakby ważnym aspektem dla nas, a raczej dla zarządu i również pracowników jest fakt, że firma zapewnia przede wszystkim bardzo stabilną pracę. To rzadko jest element, na który ktoś z Was czy na rynku może od razu zwraca uwagę, natomiast niezwykle ważna jest to, ważna rzecz w momencie, kiedy macie rodziny, kiedy będziecie mieli rodziny, kiedy będzie trzeba o tą pracę dbać. Tak bym na to pytanie odpowiedział. Dziękuję. Dziękuję. Z mojej strony chyba najważniejszą informacją dla Was jest to, że w całym kraju przeważa opinia, że najwięcej zarabia się w centrum, w Warszawie. To nie jest prawda. W chwili obecnej Sevenet ma siedziby w kilku miastach w całej Polsce. Uwierzcie mi, Pomorze bardzo, bardzo szybko wyrównało się ze względu na rezydujące tutaj wielkie koncerny i ilość firm z branży ICT. Jeżeli chodzi o Sevenet, osoba po technikum, która jest w naszej klasie autorskiej, przychodzi do nas już z pewnym, tak jak tutaj kolega wcześniej powiedział, backgroundem, tak? To jest coś, czego my nie musimy już wkładać, żeby ją przygotować do pracy, więc automatycznie ten poziom zarobków jest odrobinę wyższy niż osoba, która po prostu przychodzi od, że tak powiem, z ulicy. Dobrze. Myślę, że poruszyliśmy już wszystkie kluczowe aspekty, jeżeli chodzi o wybór szkoły, także przyszłość branży, jak i możliwość rozwoju. A więc zobaczmy teraz, czy mamy kogoś odważnego, właściwie odważnych, wśród publiczności. I chciałbym się od Was dowiedzieć, czego jeszcze, o czym chcielibyście, żeby jeszcze tutaj paneliści porozmawiali. Jakie macie pytania? Oni nie gryzą. Mimo, że tutaj nie ma żadnych pań, to panowie też są łagodni. Powiedzcie, jakie macie pytania? Wiem, że gdzieś tam mikrofon miał być w obiegu. Czego byście chcieli się dowiedzieć jeszcze, jeżeli chodzi o wybór szkoły, czy też później firm partnerskich? Okej, nie ma pytań. Jak nie ma pytań, to zaczynamy od początku. Zaczynamy od początku, tak. To może inaczej. Jeszcze mamy z tego, co widzę, 5 minut. To panowie, jeszcze krótka reklama tego, w jaki sposób i dlaczego warto studiować na Politechnice, dlaczego warto wybierać szkoły techniczne. Jakbyśmy od pana profesora zaczęli. Taka pigułka, autopromocja. Proszę państwa, wystarczy spojrzeć na portal pracuj.pl, gdzie są podane zarobki w różnych branżach, nie tylko technicznej, ale we wszystkich branżach. Tam są mediany zarobków, jak wiecie, to jest taka specjalna wartość matematyczna, od której można też odchyłki oglądać. Podawane są odchyłki 25% od mediany i 50% od mediany. Jak spojrzycie na ścieżki kariery, tak, przez pryzmat wykonywanego zawodu, to nic więcej chyba tutaj nie mielibyśmy do dodania. To, czego pracodawcy nie mogą głośno tutaj mówić, bo nie wypada, jakie konkretne zarobki oferują technikom, inżynierom czy magistrom, inżynierom, to możecie w ujęciu statystycznym znaleźć właśnie w internecie. W Europie brakuje 1 000 000 informatyków i teleinformatyków. Do roku 2020 jest 1 000 000 wolnych miejsc pracy, więc mamy tutaj taką w ekonomii rzadko spotykaną sytuację, że pomimo, że jest obszar wyższych zarobków,
to też i konkurencja nie jest za duża. To znaczy jest to rynek oferenta, czyli rynek tej osoby, która się będzie chciała zatrudnić i ona wcale, żeby zająć dobre miejsce pracy, nie musi zwalczyć na przykład 5 czy 10 konkurentów. Jeżeli chodzi o rekrutację na studia, to tutaj trzeba pokonać konkurentów, bo na te kierunki informatyczne, zwłaszcza w Politechnice Gdańskiej, mamy po kilku kandydatów na jedno miejsce. Natomiast z dyplomem studiów właściwie ma się, jak już mówiłem wcześniej, zagwarantowaną pracę. Oczywiście praca może być lepsza lub trochę gorsza, bardziej lub mniej ciekawa, mniej lub bardziej płatna, ale nikt nie zostanie bez możliwości wykonywania wyuczonego zawodu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, no, jedynie co Wam mogę powiedzieć, to nie będę tu walczył akurat z Politechniką Gdańską, bo nie mam tu żadnego celu. Z doświadczenia, ja poszedłem do technikum elektroniczego, niestety nie szkoły Zespołu Szkół Łączności z Gdańska. I później postanowiłem, że pójdę do pracy. Ale tak się to zdarzyło, że chciałem się dowartościować i mówię, złożę swoje dokumenty na Politechnikę Gdańską, Wydział Elektryczny, żeby się dowartościować, zobaczyć, ile jestem wart. I się dostałem. Dostałem się na jednej z lepszych pozycji i wtedy miałem problem. Czy pójść do pracy, na której rozmowie już byłem i zostałem prawie że przyjęty, czy pójść na studia. Wybrałem studia. Technikum, które ukończyłem, dało mi takie podstawy, że na studiach z przedmiotów technicznych, no może bym skłamał, że nic nie robiłem przez pierwsze 2 lata, ale ja to rozumiałem, ja nie musiałem wkuwać niczego na pamięć, poszerzałem swoją wiedzę, co mi sprawiało przyjemność, ponieważ to, co profesor powiedział prędzej, szybko zacząłem interesować się techniką. Nauczyciele, których miałem, zarazili mnie jakimiś pomysłami, zainteresowaniami, które w ciągu 5 lat studiów rozwijałem, techników rozwijałem, a na studiach pogłębiałem i rozszerzałem swoją wiedzę. Oczywiście osoby, które pójdą do technikum i skończą technikum, szybciej się usamodzielniają, mają możliwość od razu rozpoczęcia pracy, kolokwialnie mówiąc, wyprowadzić się od rodziców i być na swoim garnuszku, tak? Ale ci, którzy chcą kontynuować na uczelni swoją naukę, mogą to robić, tak jak profesor mówił, w różnych trybach. W trybie dziennym, w trybie zaocznym. To wszystko zależy od Państwa. A moim zdaniem im szybciej się dowiecie, czego chcecie i wpadniecie na pomysł, jaki macie zainteresowania, tym więcej Wam będzie sprawiało to przyjemności. Ja do tego chciałbym dodać tylko tyle, że to nie jest tak, że wybór technikum na tym etapie determinuje Waszą ścieżkę kariery na przyszłość. Ja znam bardzo wiele przypadków osób, które po skończeniu uczelni technicznych, techników, między innymi Technikum Łączności, wcale nie kontynuowało kariery w zawodach technicznych. Technikum Łączności daje na tyle dobrą podstawę w postaci wiedzy humanistycznej, która jest niezbędna do tego, żeby starać się o przyjęcie na studia humanistyczne, że kończąc to technikum wcale nie musi być tak, że wasza ścieżka rozwoju jest już zdeterminowana. Macie dalej swobodę wyboru, możecie pójść na studia techniczne, możecie pójść na studia humanistyczne. Przykładów jest tutaj dosyć. Także tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że różnica między technikum a liceum jest taka, że kończąc technikum macie ten fach w ręku, który pozwala wam podjąć decyzję. Mogę już zarabiać, bo mam kompetencje, mogę iść na studia dzienne albo jakiekolwiek inne według swojego wyboru, jestem niezależny, w miarę samodzielny, czegoś takiego, takiej wartości kończąc liceum w ręku mieć nie będziecie. Także namawiam do tego, żeby spróbować w technikum niezależnie od tego, czy widzę siebie docelowo jako inżyniera, czy też być może niekoniecznie. Skończycie technikum, wtedy będzie czas na podejmowanie kolejnych decyzji dotyczących waszych ścieżek kariery. Miało być w pigułce, to powiem w ten sposób.
tak jak już mówiłem, również jestem absolwentem Technikum Łączności. I gdyby ktoś dzisiaj zadał mi pytanie, czy powtórzyłbym to, co zrobiłem za młodu, powiedziałbym tak zdecydowanie, dlatego właśnie, że Technikum Łączności dało mi szerokie horyzonty, dość szerokie, że tak powiem, na ówczesne potrzeby. Umożliwiło start dalej, a jednocześnie zdobyłem konkretny zawód. Taka jest moim zdaniem przewaga nad szkołami ogólnokształcącymi. Dziękuję. Nic dodać, nic ująć. Kończąc technikum, macie zawód. Jak wiemy, znajdujemy się w przeróżnych sytuacjach. Ja kończyłem technikum, co prawda samochodowe, ale ze względu na sytuację materialną musiałem podjąć pracę, więc mając zawód w ręku poszedłem pracować i kilka lat później skończyłem studia zaoczne, więc jak najbardziej na technikum świat się na pewno nie kończy, ale warto je skończyć. Na technikum świat się nie kończy, natomiast na pewno sprzyja ono, czy wybór technikum sprzyja temu, aby później mieć jeszcze lepszy wybór, ewentualnie płynnie przejść do realizowania się pod względem zawodowym. Myślę, że na tym możemy jak najbardziej zakończyć naszą dyskusję. Wiele wniosków, wiele korzyści, które zostały przedstawione przez panów z firm partnerskich, także przez pana profesora z Politechniki, jak i przez kierownika kształcenia tutaj praktycznego w technikum. Myślę, że jest to spory materiał do przemyśleń. No i cóż, podziękujmy naszym panelistom brawami. Mikrofon trzeba oddać. Dziękujemy bardzo za tę niezwykle interesującą dyskusję. Mamy nadzieję, że nasi młodsi koledzy, a o was mowa, są już przekonani, że wybiorą naszą szkołę. Zbliżamy się już do końca naszej imprezy i nadszedł czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu. Uwaga, ogłaszamy wyniki. Zwycięzcą jest... Pani Ola. Ola z Zespołu Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8. Gratulujemy. O wręczenie nagrody prosimy prezesa firmy Sevenet, pana Rafała Chomicza. I prosimy panią Olę. Prosimy panią Olę na scenę. Pragniemy gorąco podziękować osobie, która pomogła nam przygotować dzisiejszą konferencję. Dziękujemy pani Agnieszce Kamińskiej, dyrektorowi do spraw marketingu w firmie Sprint, za okazaną nam życzliwość. Proszę bardzo. I to już wszystko, co dla was dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękujemy, że poświęciliście nam swój czas. I do zobaczenia. Mamy nadzieję, że już we wrześniu. Dziękuję.